Cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Witam was w kolejnym odcinku Ucieczki przed światem. I tak. Tak, powiedziałbym wam, co tutaj robię. Więc tak, cofnijmy się troszeczkę w czasie. Kilka dni temu, no niestety, to było prima aprilis. Postanowiłem sobie troszeczkę popykać Minecrafta, bo nie miałem za dużo czasu, tak. No i tak sobie wszedłem i mówię, kurde, fajnie by było, jakbym sobie zdobył te, wiecie, blaze powdery, no żeby pokazać troszeczkę w ucieczce przed światem alchemii. Okej. Wbijam do netheru. I nagle pizdy. Oczywiście, niestety natknąłem się na bardzo głupi troll firmy Mojang, no ponieważ wybuchł mi tutaj creeper. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, nie jest to możliwe, żeby creeper tu się znalazł. Po prostu, no po wybuchu jeszcze jest taka głupia zależność, że portal się wyłącza. Ale śmieszne, żebym się nie zesrał. Problem tylko w tym, że teraz nie mam jak wrócić. Bo oczywiście nie mam zapalary. Dobrze, że mam żarcie. Więc na jakiś czas ucieczka przed światem będzie w netherze. No, tak. No cóż. Więc tak, no już tak sobie myślę, że jak już kuźwa tutaj jesteśmy. A czekajcie, włączę sobie dwie sprawy. Mianowicie texture pack sobie włączę mój, który od ostatnio używam. I bobbing sobie włączę, ok. Texture pack tam będziecie, no widzieliście nazwę, jak ktoś będzie chciał, to się ściągnie. Słuchajcie, dzisiaj w zasadzie powiem wam bardzo nowinę, która mnie jara normalnie strasznie. Słuchajcie, mianowicie ostatnio z moim tatą zrobiliśmy przedwzmacniacz do mojego mikrofonu. Powiem wam, że teraz, kuźwa mać, naciskam jeden guzik i działa wszystko, kuźwa, i nagrywam jeden program, jeden guzik i wszystko japiernicze działa. A dawniej to dwa programy, jeden do przechwytywania, kuźwa, tego obrazu, drugi to Sony Vegas, kuźwa, żeby zrobić, żeby żeby kamerę nagrać, żeby potem z tego dźwięk wziąć i żeby, kuźwa, to działało i w ogóle tyle roboty. A teraz, ja pierdzielę, naciskam jeden guzik i to działa, ludzie, i to działa. Po prostu jaram się tym strasznie i dlatego mogę naprawdę teraz grubo ponagrywać, bo no w zasadzie jest to, jakby to powiedzieć, mega łatwe. Więc tak, ja liczę na to, że się nie zgubię. Blaze! O wilku mowa. Skąd on się akurat, cholera mać, ściąga trochę hapcunga. Oczywiście ble... O, wypadł. No cóż za fart. Okej. Zawsze spoko. Blaze powder, blaze powderem. Ale skądś on się musiał wziąć? Teraz pytanie za milion punktów. Skąd? Bo blazy, z tego co ja się orientuję, to one się same nie respią. Czyli to nie był zwyczajny farcik. Czekajcie, może tutaj coś... Nie. Czyli mam kill of efficiency i upgrade. Dobra. Myślę, że tu gdzieś ten spawner jest. Jak się troszeczkę pomyliłem. No powiem wam, że nie wiem, skąd ten blaze się tu wziął. No chyba, że one się też mogą respić samemu. No nie, no goddammit, no. Powiem wam, że nawet byłoby dla mnie lepiej, jakby on na dzień dobry ten spawner znalazł. Chyba, że ten blaze skądś tutaj przyleciał. Sorry, coś się wysłowić nie umiem. Co tu jest? Strasznie miłe są te świniaki, jak dopóki ich nie zaatakujemy. Takie switaśne jest. No to smutna buzia wam powiem, bo
Myślałem, że to pójdzie prościej niż bym się spodziewał. O Boże, ale ta forteca jest jednak duża. Okej. Moja propozycja, zbadajmy ją do końca, bo ostatnio żeśmy ją penetrowali, znaczy kiedyś tam bardzo, bardzo już dawno w jakichś tam odcinkach. O, kuźwa, jeszcze chwila i bym wpadł, nie? Już mocne wrażenie na dzień dobry wieczór. Fuck, czekajcie, zmniejszę już sobie sens myszki. O fuck, ten chyba nas bije od razu, tak? Spierdzielaj. He, ale żeśmy go zrobili. W bambuko. No i w zasadzie droga się kończy w tym miejscu. Tam widzę, że ta forteca się ciągnie. Czyli naturalnie będziemy mogli się tam udać, ale przejdę jeszcze raz tą samą drogą. Bo tak, tu piata sprawa. Nie, brodawki. Ej, zaraz, przecież my mamy brodawki, tak? Blazy. Hech. Wesoła buzia. No. Okej, już mamy dwa blaze rody. A, da. Tylko. Właśnie. No właśnie, to jest to. Ile mamy tych netherraków? Tak, co musimy teraz zrobić? Musimy to trochę obudować. What the fuck? No, dobra. Sorry. Musimy to trochę obudować. Och. Dlaczego się spytacie? No właśnie dlatego, żeby te blazy bez powodu nam nie spierdzielały przy pierwszej lepszej okazji. No. I też żeby... O Bożuś! Dobra, bo padniemy i będzie draka. Ech. Masakra. Masakra z tymi blazami. Później się pobawimy z nimi. Ale to tak. Mam trochę diaksów w domu, więc zrobimy sobie zbroję. Bo z blazami to nie ma lipy, a jak chcę grać na normal, to lepiej się w taką wyposażyć. Tak, zrobimy tutaj tak, żeby nam te blazy nie spierdzielały. I to w zasadzie powinno wystarczyć na razie. Ale to, czekajcie jeszcze. Tu. No i tutaj, tu się już na tym poziomie się zrobi jakiś daszek. Taki, żeby nam nie uciekały i w zasadzie... ale miss. Miss! Fuck, jeszcze mam ten szybki kill-off i przy pierwszej lepszej okazji rozwala nie to, co trzeba i nie wtedy, kiedy trzeba. Dobra. Szybki grinder jest. Można by oczywiście jeszcze w jakieś tam drzwi zainwestować tutaj, ale się może... Jeszcze nie wiem, jak wrócić, nie? To jest naj... Paść. Paść! To nie jest głupie, ale trzeba paść. No. To co, zrobimy tak, że może nas te blazy zaciukały. Zrobimy w domu zapalniczkę. Where is mine and zapalara, jak to było w wywiadzie z Tibiczykiem. No i wrócimy tutaj. Mam nadzieję, że... O. Skąd one się tam do cholery jasnej wzięły? Lepiej, żeby tu nas zabiły te blazy. Jeszcze kilka spróbuję ubić. No, bo one łatwo wchodzą, jak się ma diaksowy swordzik. Z czego potem pójdziemy zaenchantować, bo trochę levelów bijemy tutaj. Sobie tutaj pobiję trochę. Także tak, tutaj teraz wam włączę przyspieszone tempo. Dobra, koniec przyspieszonego tempa. Teraz tak, niech nas zabiją. Okej. Jest! Jesteśmy w naszym sweetaśnym domeczku. Okidoki. Wiem, że niektórym się ten texture pack nie będzie podobał, ale mam to w papie. Mi się podoba i tak ma być. Ups. No nie, błagam! Litości! Itemy mi znikną!
Jak to nie mam flinta? Mam, uff. Ślepość ma jest wielka, dobra. Oczywiście pójdziemy tam na berserkera, co będzie takie zabawne, bo oczywiście bez żadnego EQ. Przynajmniej nie będę płakuniał, jak mnie zabiją. Jest, wróciłem do mojego switaśnego domeczku i mojego switaśnego cave systemiku. Tell me, what the fuck is that? Why it's working? Nie! Zrobiło nowy portal. Ej, nie! Kocham, że jestem taki nieogarnięty i stawiam punkty obserwacyjne. Hech, jeszcze mam bliżej do fortecy. No to miodzio. Fajnie, już mam dwa portale. Ej, to słuchajcie, ja mam pomysł. Może wejdziemy teraz do tamtego portalu i zobaczymy, gdzie nas wyteleportuje, co? Będzie taki adventure. Nawiązanie takie do takiego adventuru. Adventure. Oj, w papę. Ciężko to widzę, nie? Ha, can touch me, can touch me. Ale misy walą. Babciu. Ha, fuck the system. Oh, fuck. Szybko, szybko, zbroja, zbroja. Fastem. A, on jest większy, no on tu nie wbije. He, loser. Where is my Nenkilof, kuźwa? Gdzie mój Kilof? Oddawaj go gnoju. No ile was tu? No spierdzielać, gnojki. Co, co jeszcze, ja życia nie widzę. Coś tu się wyrabia. Co, jakieś trolle są, czy what the fuck? Pimpaj to, bo się nie zregenerujesz. O, dobra, jest. Uff. Ła! Głupie blazy! Może nie padniemy. Proszę, nie padnij. Nie! To są efekty niebienia diaksowego eku. Kuźwa, moby mnie jadą. Do czego to doszło? Dawno w Minecrafta nie grałem. Tak, teraz myślicie, że się usprawiedliwiam, no ale no, no tak, no, no. Jestem małym, nieporadnym wesparem i nie ogarniam ryle. Łech. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Hop, ciśniemy, ciśniemy. Przygoda w Netherze. So much przygód w Netherze dziś. Ale patrzcie, padłem, czyli tradycja powróciła. Aaaa! Ostatnio w odcinku z Far Cry jej nie było. No cóż. Wiecie co? Fucking hell no! Ostatnio tak sobie myślałem, nie? Wow, myślałem, nie? Słuchajcie, tak sobie myślałem, że... jakby to powiedzieć? Co by... jakby wyglądał jakiś mój film, gdybym okazywał w nim skrajne emocje? Nie, 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 nie bójcie się, nie krzyknę teraz na cały ryj. Jeszcze nie teraz. Chłech. Nie no, słuchajcie, po prostu tak się zastanowiłem, co by to było. W sensie... Och, no to skomplikowany, no pewnie wiecie, o co mi chodzi, a ja tu się produkuję, nie wiem po co. Chodzi mi o to, że zastanawia mnie fakt, jakby wyglądał jakiś mój film, gdybym... no darł mordę, no. Przy pierwszej lepszej okazji. No nie no, i straciłem mój hipermiecz, no. Się tak kuźwa nie bawię. Dawać miecz! I kill off. Ja walę, no nie? Dobra, jest, mam sporo diaksów, ale też z nimi nie sram znowu bez przesady, no. Może gdzieś się ostały. Może spadły, czekajcie, tu nie ma lawy. Może, a czy nie zabijemy się? Bo jak się zabijemy, to ja się załamię, nie? Okej, okay. Patrzcie, jakie wiksy. Czeroni... No. Okej. Okay. Ha, mamy szynkę. Jest i mój kurde mieczyk. Ale kuźwa macie, jak my tam teraz wejdziemy? Ech. Czekajcie, weźmiemy... O fuck, jeszcze mi się kilo wkończy, no jasne. Będziemy ręką kopać. Uff. W odpowiednim momencie. No tak patrzę, może tu gdzieś będzie ten kilo.
Dobra, mamy w pizdu tego. Zeskoczmy. Jesteś, kilofiku, gdzieś? Bo się zjarał w ogóle. Ech. Dobra, nieważne. Wełna, po co mi wełna w takiej sytuacji? Dobra, to teraz robimy taką akcję. Kurde, muszę zaktualizować tego pieprzonego Minecrafta do tej wersji 1.5.1. Są te takie dziwne, jakieś białe ten na tych blokach. No dobra, do grindera sobie wrócimy grunt, że mamy ten 5 tych blazów. Zrobimy sobie stoicho alchemiczne i od następnego odcinka pobawimy się troszeczkę alchemią. Jak to będzie dokładnie wyglądało, nie pytajcie mnie, bo powiem wam, że potrafię zrobić tylko aquart potion, czyli ten w zasadzie jakby podstawowy, i pamiętam, że potem to się metodą prób i błędów. Pamiętam, że wtedy jak te potiony wchodziły, nagrałem o tym filmik, nie, tam Minecraft Cherry Mary, powiem wam, że sporo wyświetleń ma, tam 3 koła, jest jeszcze na starym kanale. Tak, to mamy ten nasz normalny portal, a tutaj mamy te wejście do tego starego portalu. Jestem ciekawy, gdzie nas przeniesie, bo teoretycznie powinien nas przenieść jakby do tego samego miejsca, ale no nie wiem, jak to będzie jednak. Ha, bo to chyba jest na tym samym miejscu, tylko jakby wyżej. No nie wiem, sprawdźmy to. Heh, ale czary, no. Nie wiem, po co drugi ten portal w Netherze zrobił. No ale okej. Mam mój diamentowy mieczek. Okej, os. Ale tak, nie mamy kilofa. O, i całe expo straciliśmy. No dobra, no, przeżyję. Ale bez kilofa nie przeżyję. No tak. Mam tu jakieś gówniane, kamienne rzeczy, nie mam pojęcia po co. Wydropiło nam z tych mobów. Weźmiemy sobie ten i diaksy sobie weźmiemy, diaksy. O. O, teraz to się fajnie robi. Można sobie przejechać, to jest bardzo sympatyczne. Bardzo! Dobra. Wiecie, tak się złapałem, że ostatnio chyba za często mówię dobra, no to dobra, kuźwa. Se mówisz, to se mów co chcesz. And now the next. Okidoki. No, miodziu. Chwilowy zastój mózgu. Stone bricks. We need some cobblestone. So let's go and turn on normal difficulty and go down to our, I say, grinder hyper super chapelman and dig some cobblestone. Tak, pobawimy się nieco w następnym odcinku pod podkami. Gdy się już pobawimy podkami, to wejdziemy sobie, zrobimy. Co to ma znaczyć? Give me those! Serio? Jak to się robiło? Bo nie, to było ze zwykłego stona? W sensie z przetopionego? W dupala, no. Jaki fail. Miało być tak pięknie. Chyba z przetopionego się to robiło w takim razie. O. Aha. No, no zawsze spoko, nie? No dobra, no nie ogarnąłem tego, wam powiem. Muszę sprawdzić na Minecraft Wiki. Co za wstyd, no nie? No i tak. I... O Boże. Śnieg. Kuźwa mać. Nie dość, że mam śnieg za oknem, to jeszcze go mam w Minecrafcie. No, kuźwa, no geniusz.
Kto to tak zaprojektował? Ech, dobra. Troszeczkę się powkurzałem. Nie szkodzi. Więc tak, słuchajcie, ja wam powiem tyle, że się teraz będę z wami żegnał w takim razie, jak nie potrafię stworzyć prostego kuźwa macstoiska alchemicznego, bo jestem takim głupim trolem, że zapominam o takich basicowych rzeczach. No ale no smutna buzia, no smutna bardzo. I powiem wam, że no będę się z wami żegnał właśnie. No i w następnym odcinku już obiecuję, że się zapoznam z recepturą i może pobawimy się już troszeczkę pod jenami naszej cudownej wieży Saurona Alchemika. Rarity też się z wami żegna, no i mięso się z wami żegna tradycyjnie.